Cześć, cześć. witam Was bardzo serdecznie. Dziś zaprosiłam do mojego studia Agnieszkę. Agnieszka Krzemińska od katalogu 5 jest nowym dyrektorem klubu Oriflame. Agnieszko, raz jeszcze Ci gratuluję serdecznie, dziękuję, ponieważ wiem, że dobre 3 lata pracowałaś na ten tytuł. Mówię pracowałaś, ponieważ u nas w Oriflame na tytuły się zapracowywuje. Każdy z nas, jeśli zrobi tylko to, co jest w planie marketingowym powiedziane, to po prostu zdobywa tytuł menadżera, zdobywa tytuł dyrektora. No i Agnieszko, jak to jest po pierwszych 3 tygodniach urzędowania, że tak powiem? Fajnie. Słuchajcie, no w zasadzie jakby nic się nie zmieniło, tak? Dlatego, że... Nie, nic się nie zmieniło, jednak. Słuchajcie, to tak się śmieje, dlatego, że no, żeby zostać dyrektorem, trzeba wejść na 24% i dostać tytuł starszego menadżera i utrzymać go przez minimum 8 z 17 katalogów. I tak naprawdę, czyli poziom punktacja jest ta sama, kasa można powiedzieć prawie ta sama, a w rzeczywistości jednak ten tytuł dyrektor coś robi. No fajnie się czuję, słuchajcie, no w jakiej pracy mogłabym zostać dyrektorem, rzadkość, tak, bo jak nie masz, mówią, pleców gdzieś, to po prostu jest to ciężko. A tutaj jednak może zostać prawie każdy. Właśnie zaczęłaś o kompetencjach, bo w naszej drodze do sukcesu każdy szczebelek, na każdym szczebelku czegoś się trzeba nauczyć. Jakich ty kompetencji, patrząc na siebie teraz przez te ostatnie 3 lata, jakich ty nabyłaś kompetencji, jak ci się wydaje? Na pewno stałam się niezależną kobietą i bardzo się z tego powodu cieszę. Niezależna również, można powiedzieć, finansowo. Nauczyłam się, jestem sama sobie szefem, czyli mam własną firmę i zarządzam jakby tą firmą. Nauczyłam się pracować, jakby zarządzać zespołem ludzi, pracować z ludźmi, zawsze fajnie się dogaduję, tak mi się dla mnie zdawało, że dogadywałam się fajnie z ludźmi, ale jednak tutaj mam swój zespół ludzi, wspaniałe dziewczyny, wspaniałe menadżerki i nie tylko, i konsultantki. I też trzeba było nabrać tego, żeby wiedzieć, jak nimi pokierować, jak im pomóc, jak z nimi rozmawiać. Tak, przecież każdy jest inny. Każdy jest inny i ze wszystkimi staram się naprawdę utrzymywać kontakt, a jest ich sporo, więc uważam, że naprawdę ja jestem z nich dumna i dziewczyny, bardzo się cieszę, że jesteście ze mną, po prostu no jestem Wam bardzo za to wdzięczna i cieszę się, że w ogóle spotkałam Was na swojej drodze. Tak jak powiedziałam, jestem sama sobie szefem, czyli sama decyduję o tym, jak pracuję, jakich mam ludzi w swoim zespole, bo tak naprawdę to ty ich zatrudniasz, w cudzysłowie, tak, tylko płaci za to firma, nie ja, można powiedzieć. To jest jednak tak, że przyciągasz, to jest prawda. Ty mi już nieraz powiedziałaś, że przyciągasz ludzi takimi, jakimi samymi jesteśmy. Mam też zwariowane dziewczyny czasami u siebie, które są pełne energii, wygadane, uśmiechnięte i bardzo się z tego powodu cieszę. W momencie, kiedy faktycznie ten człowiek gdzieś razem nie zgadujemy, to gdzieś on jest, za chwilę go nie ma, ale uważam, że to dużo nauczyć się. Ja zawsze myślałam, że nie, tam ja tam nie potrafię ludźmi zarządzać, ja tam się nie nadawałam kierownika i w ogóle nie ma takiej opcji. Ale jednak właśnie w ciągu tej swojej jakby ścieżki kariery nabierasz powoli tych kompetencji, uczysz się tego wszystkiego. Bo to są te szkolenia, które tak naprawdę bardzo dziękuję Bożenie za to, że ona uwielbia nas szkolić i my tylko mówimy, czego potrzebujemy. Bo czasami, słuchajcie, jest coś takiego, że same próbujemy rozwiązać jakiś problem, coś, co się dzieje, a nie wiemy, że to jest takie proste. Wystarczy z kimś porozmawiać i nagle, Boże, no tak, a nie wiedziałam, a ja tak nie robiłam na przykład. Agnieszko, a jak jest z godzinami pracy, że tak powiem? No bo wydaje się ludziom, że my dużo pracujemy i w ogóle, że to tak, wiesz, cały czas. Bo ludzie mają taki jakby dziwny pogląd na to wszystko. Słuchajcie, no pracuję tyle, ile chcę. Sama decyduję o godzinach pracy i kiedy pracuję tak naprawdę. Bo moją pracą to jest również rozmowa z konsultantką, rozmowa z nową klientką. To jest moja praca. Ja mogę zrobić to przez telefon. Ja mogę przykładowo być w domu, nie wiem, chodzić, leżeć w łóżku, bo jestem chora, a wykonam telefon i to jest moja praca, ale nie muszę brać, słuchajcie, zwolnienia lekarskiego, nie muszę się tłumaczyć szefowi, że nie wiem, mam dziecko chore albo sama, nie wiem, rano się źle czuję i muszę iść do pracy i wziąć urlop na żądanie. Poza tym w tej pracy to jest to, co powiedziałam, sama jestem sobie szefem, sama decyduję o godzinach pracy. Nawet kiedy mi dziecko zachoruje, czy ja się źle czuję, to
ja się nie muszę prosić o jakiś urlop, po prostu nie mogę i tyle. Mhm. Uważam osobiście teraz, mam więcej czasu dla dzieci. Wiem, że czasami są dni, kiedy wracam późno, ale z racji tego, że mam jakieś spotkania różnego rodzaju typu rzeczy, ale zawsze do południa mam czas, mogę zrobić coś w domu, mogę przez ten czas zadzwonić. Tak, ludzie myślą, że dziecko do szkoły, widzą, że jak my wracamy do domu o 20, to myślą, że my cały dzień jesteśmy w pracy. Okej, pierwsze środy katalogu faktycznie jesteśmy cały dzień w pracy, tak. Ale to nie jest tak, że jak wracamy, to z reguły do południa mamy czas taki, że dla domu, dla rodziny, że możemy to zrobić. Poza tym to jest to, że my sobie same ustalamy ten czas. Jeśli na przykład mamy ochotę się z kimś spotkać, albo ta osoba ma tylko wtedy czas, to my chcąc się z nią spotkać, po prostu tak się umawiamy, tak sobie ustalamy. Dlatego, że ludzie pracują do którejś tam godziny, więc nasza praca głównie polega na pracy po południu, ale za to dużo rzeczy robimy do południa. Ale to dla mnie jest ogromny plus, tak? Bo naprawdę nikogo nie muszę się prosić o wolne. Zadzwonię do Bożenki i powiem, słuchaj, potrzebuję ewentualnie zamień się, bo dyżurujemy w biurze, tak? Ale tutaj to naprawdę dla mnie to jest Agnieszka, powiedziałaś o biurze, może... Te plotki, które krążą, w końcu utnijmy. Tak jest. Otwierasz biuro? Nie otwieram żadnego biura. Nie otwieram. Jestem z Bożenką, na razie się dogadzam. Słuchajcie, może tak, nie wiem skąd w ogóle ten pomysł. Jeśli ktoś zostaje dyrektorem, to nie oznacza, że musi otworzyć biuro. Nie. Jeśli ktoś chce, to otwiera. Jeśli nie, nam się dobrze razem ze sobą pracuje i zostajemy razem. Dobrze. Agnieszka, ale mam jeszcze takie jedno pytanie do Ciebie bardzo ważne, ponieważ kiedyś pracowałaś jako przedstawiciel handlowy, a podobno przedstawiciele handlowi dużo zarabiają. Jak to wygląda? Patrząc na moją pracę z firmą, w której pracowałam, to wcale kokosów nie miałam. Tak naprawdę w Orzechu zarabiałam dużo, dużo więcej. Tam była przede wszystkim podstawa plus premia, którą musiała sobie pracować. Mm. Oczywiście plany były zawsze tak podnoszone, żebyś ich nie zrobiła. A w Orzechu tak naprawdę nasza punktacja jest stała. Zrobię, dostaję. Nie zrobię, nie dostaję. I to mi się podoba, że wszystkich traktują jednakowo. Jednak w pracy przedstawiciela patrzy na nas w różny sposób. W Orzechu ludzie doceniają i dla mnie to też jest dużo, bo sama, tak jak powiedziałam, jestem sobie szefem, nikt mi nie może kazać, nie wiem, że mnie zwolni, nie ma takiej opcji, sama pracuję na ten wynik i dlatego jeśli chcę sobie dać podwyżkę, to stoję przed lustrem, a wtedy zawsze powtarzam, że nie byłem Agnieszka, daję sobie podwyżkę. Natomiast w pracy na etacie raczej jak pójdziesz do szefa, może zapukać puk, szefie, ja bym chciała podwyżkę, a szef powie, pani, bo ja mam to i ci polecieć z rękawa. Także tutaj, tu mi się bardzo podoba. Słuchajcie, nawet wkład własny, który był, to było moje wpisowe do klubu. Zakup katalogów, jakiś próbek dostałem, naprawdę mój cały wkład własny, a w pracy jednak to jest też kosztem tak czasami swojego zdrowia, ponieważ pracę na etacie też miałam i mobbing, który nikomu nie życzę, nawet największemu wrogowi. GPS-y, kontrole niesamowite, natomiast tutaj naprawdę ja dopiero psychicznie odpoczywam. Słuchajcie, ja teraz dopiero wiem, co znaczy dobra praca. Żałuję tylko, że nie wzięłam się za to dużo wcześniej, ale nic nie dzieje się bez przyczyny. Lepiej późno niż wcale, jak to mówią. Ja nie zamienię teraz tego na etat. Nie wiem, co musiałoby się stać. Chyba mnie stąd po prostu musieliby wyrzucić, ale musiałam naprawdę, nie wiem, co nabroić. Dlatego, że mam porównanie, nie zamienię tego, słuchajcie, na etat. Ja jestem tutaj szczęśliwa, spełniam się i przede wszystkim jestem niezależna finansowo, a to chyba o to chodzi. Uważam, że każda kobieta powinna być. Dopiero teraz tak naprawdę z tego, co było wcześniej u mnie w życiu, wiele osób słyszało moją historię, wychodzę na prostą finansowo i dopiero wiem, że żyję. I naprawdę nie zamienię tego na... W pracy na etacie bym tego nie osiągnęła, to wam powiem tyle. Poza tym w pracy na etacie nie miałam tak fantastycznych ludzi wokół siebie, jakich mam tutaj. Fantastyczne dziewczyny, których poznaję, te, które już mam. Bardzo, bardzo je lubię i szanuję, wiele się o nich mogę nauczyć. Przede wszystkim pracuję z nimi i sobie to bardzo, bardzo cenię, więc finansowo, to już w ogóle jest fajnie. A jak to jest z tymi finansami, jak pokazujemy ludziom, proponując współpracę z Oriflame, pokazujemy im zarobki, na jakim poziomie, jak mogą zarobić? Czy tak? Tabelki nie kłamią. Te tabelki, które pokazujesz ty, które pokazuję ja o zarobkach, słuchajcie, nie kłamią. Naprawdę. I co fajniejsze, uwaga, te pieniądze, które pokazujemy, za co sobie tutaj to cenię, mam co 3 tygodnie, słuchajcie, 3 tygodnie z dzieci, mam 17 wypłat w roku, nie 12.
A na o tytule dyrektora to mam jeszcze tą 18, czyli premię dodatkową, czyli 1000 dolarów, tak? Dolarów czy euro? Dolarów. Które to też jest jakby taki dodatkowy zastrzyk i docenienie tego, co się zrobiło. Ale tak naprawdę powiem Wam szczerze, że no, ja no, jestem zadowolona. Oczywiście dalej jedzenia będę prosić i z pewnością będę sięgała po więcej. Ale to tylko ode mnie będzie zależało, od mojej samodyscypliny, tak naprawdę od tego, jak będę pracowała i co będę chciała w życiu osiągnąć i ile zarabiać, to tyle, bo tu są nieograniczone możliwości zarobkowe, więc no, koleżanki, koledzy z poprzednich firm mogą mi tylko zazdrościć. Przykro mi, że to powiem, ale pozdrawiamy kolegów i koleżanki. Ci, tak, co oglądają, ponieważ nieraz mówiłam, nie, bo się tego nie nadaje. Sorry, chcesz, pracuj sobie jak chcesz. Ja cieszę się, że podjęłam taką decyzję. A tak powiedziałam, szkoda, że dopiero tak późno, ileś tam lat jestem w plecy, ale uważam, że warto było teraz nawet ja to się wziąć. Wcale jak to i teraz dopiero zapytam. To co, zaprośmy teraz wszystkich do tego, żeby przystąpili do nas. Tak. Albo jeśli jeszcze nie jesteście w Oriflame, to zapraszamy Was. Naprawdę pokażemy Wam niesamowite możliwości, jakie daje praca, współpraca właśnie z tą firmą, ale też i z nami, ponieważ mamy świadomość tego, że w marketingu sieciowym duże ma znaczenie to, do jakiej grupy się przyłączamy, bo tak naprawdę to są relacje między ludźmi, albo mi ktoś odpowiada i pójdę z tą osobą dalej, albo mi ktoś nie odpowiada i niestety nie pójdę dalej. Także jeśli już jesteś w naszej strukturze i tak się przeglądasz, że tak kupujesz albo nie kupujesz i tak, a szukasz pracy, szukasz dodatkowego zarobku, to zapraszamy, zadzwoń, skontaktuj się z nami, my Ci wytłumaczymy plan marketingowy i pokażemy, w jaki sposób pracować. Przyjdź po prostu do nas, bo my Wam proponujemy... Albo zadzwoń, bo nie każdy jest z Piotrkowa Trybunalskiego, tak? My Wam proponujemy, ale zdarza się, że nie, dziękuję, ale tak naprawdę też nie wie, za co dziękuję, bo nawet nie da sobie wytłumaczyć i pokazać, tak, co chcemy. To jest największy błąd ludzi, że chcemy pokazać naprawdę, co firma nam daje, co daje fantastycznego, ponieważ, czego nie powiedziałam, jeszcze ten biznes jest dziedziczny. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, uważam, w tych czasach. To jest lepsze niż ubezpieczenie na życie. Bo jeśli ja mam sobie zapłacić miesięczną składkę i tak naprawdę nie wiem, czy po mojej śmierci ktoś coś dostanie, moje dzieci, tego się nie dowiem, tak? A tutaj wiem, że to, co sobie wypracuję, to jest zadany numer konsultanta i to jest tak jak numer PESEL, przypisany tylko i wyłącznie do mnie. I to, co sobie na nim zrobię, to jest moje i mojej rodziny. Także często to jest dokładnie biznes, więc dajcie sobie szansę wytłumaczenia, pokazania Wam i to wtedy powiedzicie, albo wchodzę w to, albo wtedy podziękujecie. Ale wtedy będziecie mieć na uwadze również to, że kiedyś gdzieś tam z tyłu głowy, że kiedyś faktycznie mówiłyśmy o czymś takim, jeśli będziesz mieć, nie wiem, chociażby problemy finansowe albo potrzebne zastrzyk gotówki, to będziesz wiedziała, no bo nawet gdzie przyjść i spróbować. Jeśli nie chodzi o pieniądze, ponieważ mnie w Oriflame zmotywowały bale, zmotywowały wyjazdy, rozwój osobisty. Wcale to nie były pieniądze, ponieważ ja pracowałam na etacie, kiedy zaczynałam współpracę z Oriflame, byłam księgową. Tak. Więc tak naprawdę wcale nie pieniądze mogą Cię tu motywować. Możesz potrzebować... Możesz potrzebować uznania, możesz potrzebować towarzystwa, możesz potrzebować bycia z ludźmi. Poznania ja tego potrzebowałam ludzi. Właśnie i nowych dlatego ludzi. Zaczęłam współpracę, tak się to rozkręciło. Ja powiedziałam z racji pieniędzy, dlatego że ja tutaj wspomnę krótko, miałam poważne problemy finansowe, bo oboje z mężem nie pracowaliśmy i dla mnie to było no, ciężko, a kredyty i inne rzeczy trzeba było zapłacić, czegoś trzeba było żyć. I dla mnie to była ogromna motywacja, to była podstawa, bo niestety w tych czasach wiem, że pieniądze szczęścia nie dają, ale bardzo pomagają w życiu. Jak ich nie masz, jest ciężko i to bardzo. Dlatego dla mnie to była jakaś siła motywacji. Uwielbiałam zawsze pracować z ludźmi, dlatego praca przedstawiciela handlowego była podobna, czyli pracujesz z ludźmi, sprzedajesz, tutaj też sprzedaję, ale inny produkt. Tutaj sprzedaję siebie, a tam sprzedawałam produkt firmy. Więc ja uważam, że może to, nie wiem, czy to dobrze powiedziałam, sprzedaję siebie, ale ktoś mi albo kupi mi taką, jaką jestem i będzie chciał z nią pracować, będzie chciał przyłączyć do mnie, albo i nie, ale tutaj jestem sobą, nie udaję, nie kombinuję, jak tam musiałam, czy mi się to podoba, czy nie, musiałam wykonywać polecenia szefa. Tutaj no uważam, że praca, a dodatkowo, jak Bożenka powiedziała, rozwój osobisty i niezależną, którą, niezależność, rozwój osobisty, którą dostajesz, tak, szkolenia dla Was wykonuję, robimy bezpłatnie i uważam, że pomoc, którą od nas dostajecie w zamian, rady, to uważam, że są bezcenne. Słuchajcie, to co wykłada Pani psycholog, to mamy tutaj Bożenkę.
tam musimy płacić, a tu mamy za darmo. W Krapisie. Tak naprawdę. Reklama pani psychologa. Zapraszamy. Kochani, piszcie do nas. A Tobie, Agnieszka, życzę dalszych sukcesów, żebyś nie stała w miejscu, tylko dalej się rozwijała i dalej była sobą przede wszystkim. Tak. Woda sodowa Agnieszce nie uderzyła do głowy. Ale nie, nie, nie uderzy, ale mam ochotę na więcej. I teraz mam ochotę na złoto, słuchajcie, więc idziemy dalej. Tak jest. Dziękujemy Wam, zapraszamy i pozdrawiamy. Cześć. Cześć.